też bezcenne. Dobry. Dobry. Ogromna przyjemność. Na żywo lecimy w internecie. 7000 osób właśnie ogląda. Odebrałem maila, no to zareagowałem. No. A, nie wiedzieliśmy, że tak uda się do pana dobić. Jestem człowiekiem dostępnym. To miło słyszeć, tak. A, nie każdy jest tak... Jesteśmy w miejscowości Kuna, Pelioszka, to już pewnie mówiliście. Tak? To jest konoba, czyli winiarnia moich przyjaciół, ponieważ z powodu pandemicznych obostrzeń nie możemy w tym roku zrobić promocji książki mojej. Normalnie to tutaj wyjrzymy na zewnątrz, bo tutaj normalnie tu były po prostu... To było około 600 osób przychodziło. Naprawdę? Tak, a mieszka w całym Kunie 100 osób. Czyli to było wielkie wydarzenie. Tak, to było wielkie wydarzenie. No i teraz może być tylko 15 osób w zamkniętym pomieszczeniu dla prowadzkiego prawa. Tu też wprowadzili jakieś restrykcje w poniedziałek ostatni. No, polegają na tym, że przedtem było 30, czy tam zmniejszają. Też lokale zaczęli zamykać o północy. Akurat jak przyjechaliśmy, to lokale, przynajmniej w Dubrowniku, było tak, że o północy wszystko zamknięte. Ja akurat na dyskoteki nie chodzę, zresztą tu ich nie ma, trzeba by na Korczule. Nie, nie, takie tam są takie w centrum, takie... Na Korczuli jest wielka imprezownia. Są dwa miejsca takie w Chorwacji, Korczula i Pag, wyspa Pag. To są takie plaże z knajpami, które normalnie były czynne do samego rana. Nie wiem, jak to teraz wygląda, ale no tak, ale sezon chyba będzie udany, bo są ludzie. Także wszystko gra. Tak, no my jeszcze sporo osób też właśnie ze sprawą pana. Pewnie tutaj masa osób z Polski właśnie. Dużo Polan. I też nas pan tutaj zainspirował, więc to jest idealne zwieńczenie naszej podróży, że mogliśmy pana tutaj spotkać. Mamy też mały prezencik, który kupiliśmy co prawda tutaj. No ale to nie zmienia postaci rzeczy, że jest niezmiernie miło. Tak. Testowany, dobry. Mamy tutaj jeszcze tam. Panowie, robicie wino. To jest wino, które produkuje rodzina Rozić właśnie tutaj na Półwyspie Pelieszat, właśnie ze Stonu. Tak. Bardzo dziękuję. To tak za spotkanie też trochę... Jestem niezwykle wzruszony. Postaram się nie wypić go natychmiast. To też tak trochę na urodziny, które się zbliża. 12 sierpnia. Więc wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję i tam trzymajcie się. Młodzież, 7000 osób. Proszę pozdrowić cały Twitch, cały serwis Twitch, bo to jest taka platforma. I Facebook również, bo kolega na innej platformie streamuje na Facebooku. Facebooku mniejszym. Pozdrawiam. Możemy jeszcze tylko sobie fotkę cyknąć na pamiątkę? Jeszcze mamy książeczki dwie. Książeczki mamy, tak. To super. Gdzie możemy? Tu. Zdjęcie możemy. Dobra. Pan Robert jeszcze tutaj podpisze książkę. Zrobisz ty telefon swoim, później ja tak, to najpierw zdjęcie. Najpierw zdjęcie. Teraz jeszcze, jak już tak stoimy, to jeszcze z serii. Do ciebie to już? Nie, tak. Dobra. Nie, jeszcze ty, jakbyś mógł z panem Robertem tutaj. No właśnie teraz uderzamy na Korczulę. Uderzać. Wcześniej jeszcze Orybić. O dedykację dla Filipa i dla Mateusza. To it's going live. The internet. Yes, it's live. Yes. Oh, look at the print. I can. Proszę zła. Ja, jakiś. Filip i Mateusz, tak. Super. Yes. Można zobaczyć. Yes, it's loading, but it's 7,000 people watching right now. 7,000 people. 7,000, yes. It's a lot. Super. Incepcja to. Tak, ta nasza ta podróż jest szlakiem. Przepraszam, mogę zrobić zdjęcie? Pewnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki. Dziękujemy też za goszczenie. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Jeśli mam drugie jeszcze? Ja mam, pewnie. Okay.
Dzięki, dzięki. Dobra, zaimponowaliście panu Robertowi tym spamem. Słucham? Był taki mega spam na tym. Pokazałem, jak były serduszka i był kekem.